minionym tygodniu leżąca w pobliżu hala Alamodom była świadkiem innego starcia, tym razem bardziej sportowego. Oto w meczu San Antonio Spurs, Minnesota Timberwolves. Uwaga widzów skupiła się na pojedynku Tima Duncana i Kevina Garneta. Pierwsze potyczki ułożyły się po myśli Duncana. Garnet był w opałach, miał zbyt wiele fauli przez cały mecz. A nie było to najgorsze, co mogło mu się przydarzyć w czasie gry obronnej przeciwko Spurs. Mistrzowie sprzed 2 lat wiedzą, jak grać pod koszem. Garnet jednak się poddał, jakby przypominając sobie przebieg bitwy pod Alamo, wciąż grał po swojemu. Nie zawiódł. Swą grę ofensywną zwieńczył zdobyciem 24 punktów. Tim Duncan zdobył ich 23, dokładając do tego 20 zbiórek. Jednak wraz z rozwojem boiskowych wydarzeń kto inny zaczynał wysuwać się na pierwszy plan. To był obrońca Minnesoty, Anthony Peeler. Sets up Peeler for another three-point attempt and he's killing the Spurs beyond the arc. Keeping the Wolves in it, they're only down by 3. Is this playoff basketball or what? Porter gets away, protects it. Garnett got the block again. Zerbiak got the ball. Almost a carbon copy of the earlier possession. Peeler lines up the three. Look out! Timeout Spurs. Peeler does it again with 23.6 to play. Sytuacja była jasna. 2 punkty straty i kilka sekund do końca. Trener Spurs, Greg Popovich, postanowił zaufać admirałowi. They've got a hurry. It's David Robinson against Lafonso Ellis. Davis got it in the air. Rolls it in. Ties it up with 3.7 to play. W dogrywce Tim Duncan wciąż grał wspaniale i Spurs zaczęli uzyskiwać przewagę nad słabnącymi rywalami. Dzięki kilku szczęśliwym rzutom i 30 punktom zdobytym przez Derricka Andersona, Spurs pokonali Wolves 106-100. Świetnie nam się razem gra. Ilekroć człowiek odrabia takie straty, zaczyna wierzyć, że wszystko jest możliwe. A 90% sukcesu leży w sferze psychicznej.